Cześć, z tej strony Adiwer. Witam Was na moim kanale i zapraszam Was na kolejny odcinek o tematyce technika spawania metodą 136. W dzisiejszym odcinku zademonstruję Wam, jak spawać spoinę pachwinową w pozycji okapowej drutem rutylowym. Zapraszam na mój filmik. Jeśli chodzi o technikę spawania drutem rutylowym w pozycji okapowej, to chyba każdy, kto spawa, to się ze mną zgodzi, a ten, kto się uczy, to powinien wiedzieć, że najlepiej jest prowadzić uchwyt, zachowując prosty kąt natarcia względem spawanego materiału. Staramy się spawać ściegiem prostym, a nie zakosowym, wykonując krótkie ruchy skokowe. Natomiast jeziorko powinniśmy obserwować od przodu, które cały czas powinno być skoncentrowane w miejscu połączenia materiałów. Dzięki temu powinniśmy uzyskać prawidłowe wtopienie. Ostatnio dostałem kilka pytań na temat parametrów spawalniczych. Moim zdaniem najlepiej nauczyć się dobierać wartości indywidualnie pod swoje możliwości, ponieważ każda ręka jest inna. To samo mogę powiedzieć o sprzęcie spawalniczym. Spróbujcie przetestować dwa urządzenia od różnych producentów, używając tych samych parametrów, i prawie zawsze zobaczycie różnicę. Dlatego proponuję zawsze przetestować sprzęt przed startem spawania. Czasami wystarczy minimalna korekta, żeby sprzęt pracował prawidłowo. Spoina, którą widzicie, moim zdaniem jest wykonana jak najbardziej prawidłowo. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące mojego tematu, to piszcie w komentarzach. Postaram się regularnie odpowiadać każdemu. Pamiętajcie również o subskrypcjach i lajkach. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!